Standardowo przy takich tematach jak dzisiaj, czyli merytorycznych, standardowo grejpfrut, czerwona herbata i lecimy z tematem. A Ty, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zapraszam do suba, do komentarza, także do łapy w górę, gdyż rozwijam kanał i potrzebuję zasięgów. Lecimy z tematem. Jak dobrze wiecie, z poprzednich odcinków pozostały u mnie do naprawy dwie rzeczy. Czujnik zaparowania klimatyzacji oraz dodatkowa pompa wody. To będzie odcinek na później, natomiast dzisiaj zajmiemy się czujnikiem zaparowania klimatyzacji. Porozmawiamy sobie w ogóle, po co on jest, czemu on służy i czemu warto to naprawić. Dlaczego ja biorę się za naprawę tego czujnika zaparowania przedniej szyby, czujnika klimatyzacji, bo tak go nazywamy? Z dwóch powodów. Po pierwsze, wyrzuca błąd na komputerze diagnostycznym 9C56, czujnik zaparowania szyby, tak zwany fogging sensor z angielskiego. A poza tym ta klima nieraz świruje. Jak wchodzę do auta, wrzucam zapłon, to dmuchawy włączają się na maksa i za chwilę same się wyłączają. W sensie wyłączają się, że zwalniają. Nie jest to normalne, nie powinno tak być. Czy to będzie na auto, czy to będzie na manualnym ustawieniu, nie powinno być tak, że te nadmuchy wzbudzają się i schodzą. Po prostu czujnik zaparowania przedniej szyby świruje, dlatego klima myśli, że trzeba pozbyć się pary, dlatego załącza tą dmuchawę na przednią szybę. Czujnik ten, to tak jak widzicie, bardzo malutki element. Nie każdy kierowca w ogóle zdaje sobie z tego sprawę, że coś takiego jest jak ten czujnik. Tak to właśnie wygląda. I też nawet nie wie, że jest on uszkodzony. Dopiero po tym, jak ta klima jakoś tak dziwnie zaczyna pracować, bądź kiedy mamy te błędy w sterowniku, to dopiero wiemy, że ten czujnik jest do wymiany. I właśnie to ten malutki czujnik, czujnik zaparowania przedniej szyby, czy też sensor, który jest zamocowany zaraz pod lusterkiem wstecznym, cały czas dokonuje pomiarów wilgotności, temperatury, zaparowania tej przedniej szyby i przekazuje te informacje do systemu klimatyzacji. Klimatyzacja potem steruje wilgotnością temperatury, zaparowaniem przedniej szyby, także ona wie poprzez ten czujnik, kiedy to powietrze osuszyć bardziej, mniej i tak to właśnie wygląda. Poza tym w nowoczesnych samochodach czujnik ten odpowiada za 5 różnych funkcji. I na przykład to, co już powiedzieliśmy, czyli czujnik wilgotności, czujnik nasłonecznienia, head-up display, ale także czujnik deszczu i czujnik warunków atmosferycznych. W tym ostatnim chodzi o to, że czujnik ten potrafi zblokować wycieraczki wtedy, kiedy szyba jest zamarznięta. Fajna opcja. Idziemy teraz do samochodu, demontujemy lusterko, tak naprawdę tylko tą obudowę, wypinamy czujnik, podmieniamy, przyklejamy go oczywiście zgodnie ze schematem. Jest też do tego specjalny wzornik, żeby to zamontować. Czujnik ten przyklejamy na taśmę dwustronną albo na taki specjalny klej. Oryginalnie jest to przymocowane na klej. Natomiast można dać cieniutką taśmę dwustronną i po prostu przykleić. Lecimy do auta. Nie jest to jakieś trudne. Generalnie nie trzeba demontować lusterka, ale ja chcę je zdjąć, tak żebyście mogli sobie lepiej to zobaczyć. Mamy nasz sensor tutaj, czujnik. Widzimy, że w ogóle on jest odklejony. Oj, coś tu w ogóle było grzebane, ponieważ ta taśma dwustronna nie jest oryginalna.
Także coś tu musiało być robione. Albo była wymieniana szyba, albo ten czujnik już ktoś wymieniał. Ale najprawdopodobniej chyba była szyba wymieniana. Chociaż widzę, że jest oryginalna BMW ze znaczkiem BMW. Może ją kiedyś w salonie wymienili. Są identyczne. No i tutaj widzimy, że ten mój jest uszkodzony. Widać, że jest uszkodzony. Błąd skasowany. Ten błąd jest od elektrycznej pompy wody dodatkowej. Czyli bingo. Błąd skasowany i nie powraca. Wystarczy podkleić teraz nowy czujnik. W tym miejscu równo. Dwie taśmy z trzema dwustronne. A tutaj takie rzepy jeszcze fajne. Akurat pasuje na ten kartonik. Jakby pod wymiar, jakby od tego było. I te rzepy razem fajnie się ściska, o, i się trzyma, czyli jedną przyklejamy tutaj, drugą do szyby. Przed przyklejeniem warto sobie jeszcze te dwie powierzchnie odtłuścić. U mnie akurat benzynka jest trakcyjna, ale może być też zmywacz do paznokci. Jak najbardziej. Na czujnik przyklejone, tak jak widzicie, te rzepy, a drugie rzepy już odklejam i przyklejam bezpośrednio na szybę. Przymierzymy sobie, tak, gdzieś tutaj na środku, cyk, fuch, elegancko. Ta taśma 3M bardzo fajna jest, bo jest bardzo mocna. Markowe rzeczy zawsze fajne. No i dobra. I teraz tymi rzepami złączymy sobie. O, proszę bardzo. Trzyma się elegancko. Chcemy zdjąć? Nie ma problemu. Odpinamy. Także na przyszłość już mamy przygotowane. Można by rzec. Dobra. Siedzi. Elegancko. Kosteczka. Plasticzek. Klik i klik, siedzi. Lustereczko, powiedz przecie, która BMW jest najlepsza na świecie? Siódemka, panie Kuciakowski. Siódemka, ale która? Wiadomo, E65. No i klimka nam ładnie pracuje. Po wymianie
czujnika oraz po różnych próbach z klimatyzacją zrobiłem jeszcze raz pełną diagnostykę całego samochodu i mamy w układzie klimatyzacji, a raczej w module klimatyzacji jeden błąd. Zobaczmy sobie, został już tylko jeden. Czyli ta dodatkowa pompa wody, którą mam już kupioną i będę wymieniał. Także z klimatyzacją temat rozwiązany. Kolejny raz jesteśmy do przodu. A plan jest taki, żeby wszystkie sterowniki tutaj były na zielono. Został jeszcze jeden na żółto, ten, który właśnie Wam pokazałem. Także dążymy do tego, żeby wszystkie te moduły były na zielono. I tak powinno być. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Do następnego filmu.